Dla nas jest samorząd. Samorząd to przede wszystkim odpowiedzialna gospodarka finansowa, dbałość o jak najwyższą jakość usług publicznych, dostępność komunikacyjna oraz o trafne inwestycje, które będą służyć przede wszystkim mieszkańcom. Nie boimy się odpowiedzialności i chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w naszych lokalnych miejscowościach, gminach czy też miastach. Mamy nadzieję, że ten głos, który będzie oddany na naszych kandydatów, na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska, czy Platforma i Nowoczesna stworzyła wspólny program dla Pomorza Zachodniego. W nim Koszalin jest stawiany jako miasto, jako lider, który ma być wzorcem jak dla sąsiednich gmin. Miejmy nadzieję, że takim miastem będziemy i nich będą czerpać z Was. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, a teraz prosimy o zabranie głosu przedstawiciela lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór Państwu. Witam w ten niestety pochmurny, deszczowy dzień, ale jesteśmy pełni nadziei, że to jest ostatni taki dzień, że od dzisiaj tylko słoneczne dni, aż do wyników wyborów. PSL to nie tylko to, co już jest za nami, czyli to ponad 128-letnia historia i doświadczenie. Jest również i nowy PSL. Nowa energia, nowi ludzie, nowe pomysły. Wierzymy w to mocno, że nasi kandydaci w osobach pana Piotra Iwata i Leszka Antoniewskiego będą stanowili wartość dodatnią do tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest Koalicja Obywatelska dla Miasta Koszalina.